Proszę Państwa, ja tylko parę słów, bo teraz jest kryzys z lekami. To ja chciałem przypomnieć, że przecież nasze zioła, owoce, warzywa są też wspaniałymi lekami i w wielu chorobach mogą przynajmniej przynieść ulgę i pomoc, zwłaszcza gdy nie ma leków syntetycznych w wystarczającej ilości. Jedne pomogą, będą działać tylko wspomagająco czy dietetycznie, a inne, zwłaszcza w mniejszych schorzeniach, w lżejszych stanach, mogą całkowicie je zastąpić. Więc skoro jest taki kryzys, Chińczycy chyba się trochę mszczą na Zachodzie i na Trumpie, że ich tak chciał ukarać. No i w związku z tym ograniczają produkcję, podwyższają ceny. No i leków brakuje, no bo chciano mieć jak najtaniej, jak to w kapitalizmie. No to się okazuje, że nie ma lekko. Proszę bardzo, a tu jest kasztan z kolei, który też jest wspaniałym lekiem. Więc proszę Państwa, przygotujmy się, że może być jeszcze gorzej, zwłaszcza gdyby jakaś zawierucha wybuchła. I przygotujmy się i módlmy się. Amen.